To już cykliczna wystawa, która jest organizowana przez Szkołą Podstawową nr 9 w Zamościu. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem dzieci, które pragną pochwalić się swoimi domowymi pupilami. Jak mówi nauczyciel przyrody Anna Iwan, to nie jedyny cel wystawy organizowanej przez placówkę. Od 1997 roku, co roku taka wystawa jest organizowana. Cieszy się powodzeniem. Dzieci już we wrześniu pytają mnie, czy w ogóle będzie coś takiego. I najwięcej to jest czwartych klas, bo czwarte klas dopiero pierwszy raz. Piąte i szóste, mówię, ale no zwierzęta dzisiaj są wyjątkowe. Wróciły gryzonie, bo był taki czas, że przeważały koty, pieski, gryzoni było bardzo mało. W tym roku jest bardzo dużo, widzę, przeważają wręcz. Pierwszy raz widziałam myszoskoczka na wystawie, czy szynszyla, bo to są takie zwierzątka, które raczej no, w sklepie zoologicznym można oglądać. Dzieci podkreślają, że chętnie biorą udział w tego typu pokazach, gdyż mogą się pochwalić swoimi zwierzętami. To także okazja do zapoznania się z innymi właścicielami czy ich zwierzętami. Pani od przyrody robi co roku wystawę zwierząt i każdy, kto ma jakiegoś zwierzaczka, może go przynosić i pokazywać. Że pokazać, jaki on jest milutki i jaki jest dla mnie ważny. Warto. Pokażę swojego pupila, zaprzyjaźnić się z kimś, kto ma swojego pupila. Mogą się zaprzyjaźnić te pieski i tak w ogóle są takie, bardziej się tak bawią razem. Dzieci, które chciały zaprezentować swoje domowe zwierzaki, musiały się do tego dobrze przygotować. Przed pokazem zwierzęta zostały starannie opisane przez swoich właścicieli. W ten sposób każdy mógł zapoznać się z wiekiem, rasą, sposobem odżywienia, czy też ulubioną zabawką poszczególnych zwierząt.